Także patrzymy się w kierunku ulicy Podskarbińskiej, no i innych miejsc w Warszawie z punktu widzenia Saskiej Kępy, gdy jesteśmy na Pradze Południe w Warszawie Polski. A oczywiście, że aleje Stanów Zjednoczonych nie mają się nijak, nie mają nic wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż jest ulica Aleje Stanów Zjednoczonych, tak samo jak i Ciechanowska wysyła nam listy, proszę Państwa, zwykłe, brzydkie, acz z kancelarii, proszę Państwa, aż z Łodzi, czyli tak jak Janek Witek mówi, jak kupisz telefon za złotówkę, to będziesz do Kostaryki dzwonił i z powrotem, i potem oni ci przyślą z drugiej strony rachunek. Proszę Państwa, czyli te dwa miejsca, to jest tak, Podskarbińska 2, Dom Kultury, no i Skaryszewska, no bo chodzi o tę Matkę Boską, którą ktoś rozbił, to znaczy Rysia mówiła, że sąsiedzi widzieli, prawda, z bloków, i zadzwonili na policję i zatrzymali. Ale ja mówię, słuchaj Rysia, przecież to zrobili sami swoi. Patrzymy się na uniwersum, wszędzie pochrumkuje Warszawa. Warszawa jest katolicka, Warszawa jest moherowa, bo tę Matkę Boską, ten kto to zbił, ja mówię do Rysi, słuchaj Rysia, to zrobili sami swoi, no to przecież katolicy pijani szli, przecież ateista by tego nie zrobił. Siedział gapi tutaj, przygląda, chcę zobaczyć. No, sami swoi. Ateista ma na tyle kultury, że nawet gdyby się upił, to by Matki Boskiej kilopem nie rozbił, ale moherowi sami swoi to po pijaku bardzo chętnie, bardzo prędko. No i teraz Skaryszewska, dziękujemy, a teraz Podskarbińska, Dom Kultury Praskie, Centrum Promocji, ta dyrektorka Wasia. No i tam siedzi Rysia, mamy ją na wideo i Rysia mówi, słuchaj, że ci Żydzi to oni sami swoi Jezusa zabili. Ja mówię, a czy ja tego nie wiem, tylko że ci ludzie tutaj nie wiedzą, ludzie, którzy już jakby nimi, tymi ludźmi nie byli. Moherowi lepsi, moherowi gorsi. No i więc ta Rysia mówi, że słuchaj, że Żydzi zabili Żyda. Ja mówię, no to rzeczywiście, bo i taka jest prawda. Żydzi zabili Żyda. Odjeżdżamy w kierunku Podskarbińskiej po lewej, w kierunku Skaryszewskiej też na wprost jakby. Przystanek, stacja w Krwiodawstwie. Rondo Waszyngtona, czy Państwo słyszeliście, czy nie? To jest Rondo Waszyngtona. Zaraz będziemy wskaźniki, jak do Białego Stoku, jak do Anglo-Ameryki Białego. No wcale nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białej Stoku. Saski zablokował rower, ten autobus. Tutaj zmiana kierowcy. W Warszawie się stoi. To tablica zielona. Do Anglo-Ameryki Białystok.
wszystkich żebraków do Sogo wysłać. Wytrząść się. Także Państwo zobaczą. Bank. Bank. Palma. Oczywiście, że o 6 stycznia. Oczywiście, ale wiecie Państwo, dzisiaj kilka takich bardzo edukacyjnych. Narodowy tramwaj Sogo. Jeszcze raz kilka opcji edukacyjnych mamy tutaj w naszym radiu. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Że tak samo jak i Żydzi zabili Jezusa. Dowodzia podobny. Dowodzia. Ale tu młodszy i ciut szczuplejszy, ale też z brzuchami chodzą. No bo Bodzio ma te okulary. No, tak jak Żydzi zabili Jezusa, tak i jacyś tam maherowi rozwalili ten posąg, statuetkę Matki Boskiej na ulicy Skaryszewskiej. To mówię, jak stoimy, patrząc się z Saskiej, jedziemy w kierunku, a to bardziej po lewej na wprost Skaryszewska, a to bardziej po prawej na wprost Podskarbińska. No i teraz Państwo zobaczą, tutaj na Skaryszewskiej mówimy o moherowych, a na Podskarbińskiej mówimy z Rysią o Żydach. No i teraz Państwo zobaczą, jaka to lekcja edukacyjna, że te dwa przykłady już nam sugerują, wyraźnie mówią, że to wszystko robią sami swoi. Wyśmiali się z Jezusa, wydrwili z Niego. Dzisiaj o koronie cierniowej, proszę Państwa. A czy to Ty jesteś królem żydowskim? I jeszcze dwie, trzy formy inne. To przecież jest nagrane w naszym radiu. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, bo mamy na żywo. Że wyśmiali, wydrwili Jezusa Chrystusa. Czy to Ty jesteś? I to dzieciaczki katolickie dzwoniące do Radia Maryja odpowiadały, że czy to Ty jesteś królem żydowskim, albo witaj królu, nie, witaj królu żydowski. Nawet to nie było pytanie, to była forma twierdząca, że to oni tak z niego drwili, że to oni tak z niego kpili. Kto? No Żydzi, no przecież ja mówię cały czas, że sami sobie podcinają gałąź, na której ludzie są bardzo chciwi, dzisiaj też. Tylko pieniądze, tylko pieniądze. Przecież 312 proroctw spełniło się na Jezusie Chrystusie i po prostu oni go nie chcieli dostrzec, nie chcieli go zauważyć jako króla, godnie go przywitać. Dzisiaj Państwo zobaczą coraz bardziej godnie. Mówi się o psach, mówi się o dzikiej świni, że doktor Somińska jak ratowała dziką świnię, proszę Państwa. No to jest po prostu kupa śmiechu, podczas gdy ludzie zabili człowieka. Żydzi zabili Żyda. Dlaczego? No bo po prostu im to nie odpowiadało. Chwilowe mieli potrzeby i nie rozumieli duchowości Bożej i dalekowzroczności. Ani tego, co było napisane w proroctwach, 312 proroctw. Lubi się Warszawa bawić? Wieczna choinka. Permanentna choinka przez cały rok. Także biegiem po kasę. Biegiem po moherową kasę. No i tam w kierunku teraz już mam po trzecie Święta Anna, kolumna Zygmunta, Starówka. Także mamy tutaj, proszę Państwa, Nowy Świat, dalej krakowskie przedmieście. No i dochodziła taka babka, gruba też, gruba taka, gruba żebraczka chodziła. A to przepędzała ludzi jako szlachcianka warszawska z pierwszych siedzeń. To też omawiamy w naszym radiu Koncita. A potem wyskakuje z ręką wyciągniętą do ludzi. Także ambitna, taka Alborysia przychodzi. Mówi na wernisaż spóźniona, wino jej dziadostwo wypiło, że musi prosić, że musi żebrać z wyciągniętą ręką. No to przecież taka jest treść. Proza życia. No i tutaj mamy, proszę Państwa, ulicę Foksal, prosto na pałacyk, prosto na dziennikarzy po prawej stronie, no i na adwentystów po lewej stronie, ten biały taki domek, to tam na końcu są.